No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Pokémon Crystal po polsku. A my jesteśmy w bazie zespołu R, która kiedyś była bazą ninja, co się w końcu dowiedziałem. Ruszamy dalej, pamiętajcie, żeby strzelić lajka, ja wam pokażę małą zmianę w mojej drużynie. Mówiąc małą zmianę, mam na myśli to, że mam Alakazama. Tak jest, nasz Kadabra przeobraził się w tego oto Pokemona. Proszę bardzo. Więc ciekawie, ciekawie. Nas czekają kolejne walki. Tak jak mówiłem, dałem mojemu lawozwierzowi tutaj przedmiot ostatnio. No i oczywiście fajnie, że on expi, w ogóle Gyarados to samo, ale uważam, że ogólnie każdy powinien trochę pod expi, żeby też jeden Pokémon miał nagle 36 poziomu, a reszta 30, więc tak będę pewnie wymieniał się. W ogóle właśnie jeszcze w ogóle zobaczcie, mam kamień księżycowy. Teoretycznie mój Nidorino może stać się Nidokingiem, ponieważ okazało się, że to chyba miałem go w tym, w komputerze. Matka musiała nam kupić za pieniądze, nie wiem w jaki sposób, bo ja nie pamiętam, żebym zdobywał kamień księżycowy, ale mam. Więc spoko. Tylko mały problem z Nidokingiem jest taki, że on nie uczy się nic dobrego. Nic dobrego trującego, nic dobrego ziemnego. Słabo. Drzwi nie chcą się otworzyć? No ba, są na hasło znane tylko członkom zespołu R. No to może mi je zdradzisz. No ale w każdym razie na razie nie przejmujmy się tam innymi sprawami, ewolucjami. Mam Pokémony, które mam i muszę po prostu iść dalej. A myślę, że mając teraz Alakazama, moje życie stanie się znacznie bardziej proste. W ogóle, kurde, Psypromieni zostały mi... No, zostało mi mało tych Psypromieni. Kurczę, nie podleczyłem się. Nieważne. Mógłbym się wrócić, ale po co? Nie, no mam wrażenie, że nawet konfuzja wystarczy do rozwalenia przeciwników. A przynajmniej mam taką nadzieję. Głąb też będzie miał w sumie za niedługo ewolucję, co nie? No już tak niedługo. No fajnie. Czekam, aż wszystkie moje Pokémony dostaną najwyższy poziom. Żeby dostać się do kwatery szefa, potrzebne są dwa hasła. Znaję tylko kilkoro roketów. Ten jegomość łaskawie przekazał mi te informacje. Judy, ruszajmy na poszukiwanie haseł. Oczywiście. A ty co mi powiesz? Ach, ten koleś w pelerynie jest piekielnie silny. A widzisz, tu jest znowu jakiś naukowiec. Obstawiam, że naukowiec jak to naukowiec pewnie będzie miał Magnemite, no bo co innego. Nie wyobrażam sobie nic innego. Więc lawozwierzu, wracaj do teamu i będziesz walczył. Tamta w czerwonych włosach będzie miała hasło. Kiedyś pracowałem dla Sylph, ale teraz prowadzę badania zespołu R. Szkodniki takie jak ty muszą zostać ukarane. Masakra, kiedyś byłeś dobrym, porządnym człowiekiem. A, może oni zwerbowali go podczas ataku na Sylph, kto to wie. O nie, Maksztusia, kurczę, wystawiłem go z myślą, że wiecie, że będzie akurat Pokemonelek stalowy, tak właściwie. Nauczył się mój Pokemon lawozwierz Kręgu Ognia, więc mam nadzieję, że Kręg Ognia będzie dość mocny, żeby cisnąć te kofingi. I jest, i bardzo dobrze. Ten cios już ma chyba 60 mocy, żar miał tylko 40, no i jeszcze stab dochodzi, więc siła jest tych ataków. Już jako taka narzekać nie można, ale dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze jeden krąg ognia, ten krztuś co prawda chyba wyższy poziom ma, co nie? Tak mi się wydaje, tamten miał niższy, no nieważne. Nieważne, krytyczny cios i leżysz doskonale. Rozpokonany, taktyczny błąd powiadacz. Sygnał radiowy doprowadzający do szału Pokémony. Mój eksperyment zakończył się 100% sukcesem. Awans mam w kieszeni. Ta porażka nie znaczy zupełnie nic. A, czyli to on jest tutaj tym głównym naukowcem. Myślałem, że tylko wiecie, jakimś tam pobocznym. A to proszę, jednak główny naukowiec. Okej, dobrze cię załatwiłem. Czy znam hasło? Może, ale żaden leszcz go nie dostanie. Aha, widzicie, to już jest ktoś poważniejszy. W ogóle, ogrywając gry właśnie z drugiej generacji, ona ma taki trochę unikatowy wygląd i w sumie z nią walczyliśmy już chyba w, wiecie, tam przy Slowpokach. Proszę bardzo, seconds. Natomiast, kiedyś tutaj było coś takiego, znaczy w tych wyższych generacjach, w remake'ach, Heart Gold, Soul Silver, no tam już są przeciwnicy, którzy mają tą, wiecie, postać adminów, można powiedzieć, czy takich wyższych rangą członków. No, tutaj tak nie jest, tutaj w sumie tego nie wprowadzali, no ale w przyszłości, potem w kolejnych postanowili to zmienić i w sumie dobrze. Proszę, Smeuntpeund. Smeuntpeund, jak widać, to Gloom.
Nie no, ten wygląd tego Pokemona jest cudowny. Dobra, smęt, pęt, padł. Łatwo padł, łatwo. Jak tam głąb? Nie dostajesz jeszcze level upa? No niestety jeszcze nie dostał. Dobra, dawaj hasło, dawaj hasło. Hasło do pokoju szefa to ogon Zamulona. Ale będzie bezużyteczne bez drugiego hasła. Spokojnie i to się zdobędzie. Nie jest tak źle. Dobra, ty... O... A pewnie ten na złość będzie miał Magnemite. Zobaczcie, nie obchodzi mnie, że nasze eksperymenty ranią Pokemony. Co za okrutnik. No nie, takich okrutników to trzeba rozwalić. Tylko jak ty masz Magnemite'a... Jotyż, o! A to ciekawe. Tego się nie spodziewałem, że ma akurat jego. Ale dobra, będę szybszy. Ja myślę, że no niestety nie zobaczymy przeciwnego Alakazama. Małe szanse, małe szanse. Doskonale. Jotyż załatwiony. Tak jest, tak jest. Naukowiec Mitch przegrywa walkę. Nie mogło być inaczej, ale on nie miał hasła. On nie miał hasła. Jeśli zwiększymy moc sygnału radiowego, by pokrył cały kraj? Sama myśl mnie ekscytuje. Masakra. Chcielibyście, żeby wszystkie Pokémony ewoluowały? To on nie ma klucza? Ośmielasz się mnie wyzywać? Porąbało cię, ale szacuneczek za odwagę. Podoba mi się to. Jeśli uda ci się mnie pokonać, dam ci hasło do pokoju szefa. Tak, to on. Masakra, pewny siebie. Cwaniaczek, chociaż on uważa, że to ja jestem pewny siebie. Dobra, kolego. Gdyby nie to, że zespół R ma niższy poziom niż moje Pokémony, no to może mieliby jakąś szansę, tak to mało, mało, małe szanse, że coś sobie wskurają. Masz zniszczura, myślę, że i konfuzja wystarczy, tak jakby wiecie, specjalny atak Alakazama jest tak wysoki, że zniszczur nie jest w stanie nic zrobić, oczywiście, że nie. Czy hasłem nie będzie coś, nie wiem, ogon Raticate'a, czy tam, nie wiem, kieł Raticate'a, coś w tym stylu? Hasło do kwatery szefa to ogon zniszczura. No, no tak, no tak, ogon zniszczura, okej, okay, czyli oczywiście o Raticate'cie mowa. X specjał. Nie lubię tych ataków, znaczy przedmiotów, które zwiększają statystyki. Białko, o, białko to już dobre, dobre. To się przyda, można też zarobić oczywiście. No ale dobre, nieważne, nieważne, nieważne. Mógłbym już lecieć dalej, ale tu jest jeszcze coś do zdobycia. Rozmrożenie. Taki przedmiot to mi mało potrzebny. Tutaj możemy wejść na górę. No tak, no bo ja tutaj muszę wejść do pokoju szefa najpierw. Więc idziemy, idziemy. Oho, jest kolejny. O, dzieciak? Nie cieszy mnie to, ale muszę cię wyeliminować. Ciekawe, czy oni naprawdę, mając na myśli eliminację, to chcieliby nas pozabijać. Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? Szczurur, szczurur, szczurur. Kręci tyłkiem szczurur. Alakazam tak się zastanawia pewnie, bo wiecie, jak się spojrzy w Pokédex Alakazama, jest informacja, że on ma 5000 IQ. Jakby trochę chyba przesadzili z tą liczbą, no ale dobra, nieważne. Powiedzmy, że ma te 5000 i jak on się musi czuć, kiedy pewnie myśli, po co on mnie w ogóle trzyma tutaj w teamie, skoro muszę walczyć z jakimiś toperzami? Po co mi te 5000 IQ, żebym się marnował przed czymś takim? No nic, tak może być, tak może być, no ale cóż. Dobra, i szczurur. Okej, okay, potężny team, stary, potężny team. No cóż, za chwilę pójdę walczyć z mocniejszym przeciwnikiem. I nie wiem, czy on nie będzie miał czasami Handuma. A jak będzie miał Handuma, to mam problem. No bo Alakazam już mu nic nie zrobi. Dobra, trzeba będzie, słuchajcie, wprowadzić pewną zmianę. Zastosować Pokemona, którego jeszcze nie używałem. A mam na myśli oczywiście Gyardosa. Mimo tego, że Gyardos jest Pokemonem Pokemonem wodno-latającym, to niestety tu się nie nauczy Flya w tej grze. Ma takie jak łomot, ugryzienie, smoczy gniew i oczywiście surfowanie. Tylko szkoda, bo ciosy wodne są tutaj w tej grze specjalnymi i będą słabe u niego. Niestety do trzeciej generacji nie było to najlepiej rozplanowane. Taka prawda. Dobra, mogę iść jeszcze tutaj. O, przedmiot. A, jest to TM46. Może coś fajnego? Zaraz się przekonamy. Czy to jest coś fajnego? Złodziej, czyli Thief. W sumie fajne, szczególnie jak się walczy z takimi Pokemonami, które mają przedmioty trzymają, żeby je po prostu ukradać. Okradać je z tych przedmiotów. Oho. Nie powiedziałem ci przypadkiem, że to ja zniszczę zespół R?
Powiedz, kim jest ten gość w pelerynie z ekipą Pokémonów Smoków? Nie miałem z nim żadnych szans. O, to wyzwałeś go do walki? Serio? Nie obchodzi mnie, że przegrałem. Pokonam go łapiąc lepsze Pokémony. Wkurza mnie tylko to, co powiedział. Podobno nie kocham i nie ufam swoim Pokémonom. Jak mogłem dać się pokonać takiemu lalusiowi? Pch, nie mam czasu na frajerów waszego pokroju. O, i kopnął mnie, ale poszedł, więc dobrze, nie przeszkadzaj. Ultra Ball, nice. Nice. No ale dobra, teraz czas ruszać tutaj. Zamknięte drzwi, stukujemy dwa hasła, a drzwi otwierają się. Doskonale. No i tutaj mamy oczywiście jego. Co? Kim jesteś? To biuro naszego lidera Giovanniego. Odkąd 3 lata temu rozwiązał zespół R, zniknął trenować. Ale jesteśmy pewni, że pewnego dnia wróci, by znów przejąć dowodzenie. Dlatego stoimy tu na straży. Nie pozwolę ci zaburzyć spokoju tego miejsca. Okej. I tutaj normalnie byłby... No właśnie, zawsze nie pamiętam, jak oni się nazywają. Nie no, on jest tutaj... A nie no, dobra, on jest zespół R szef. Dobra, on jest tu zatytułowany jako szef. Ale w sumie tyle. O, jak ładnie, jak się pojawia shiny Pokémon, no coś pięknego. Dobra, no użyjemy mimo wszystko surfowania. No mówię, może i specjalne tak moc nie jest, ale to jest mocny cios i mamy od niego staba, więc... wystarczy, oczywiście, że wystarczy. Brawo, Gallardos. Tak jest. I zniszczur. Dobra, zniszczur. Czy zniszczur przetrwa mój atak? Dobre pytanie. Czy mój... W sumie to niszczy ich własną bronią, jakby nie patrzeć. To oni stworzyli tego Pokémona, co nie? Jakby nie patrzeć. Hiperkieł. Mocne. Chociaż nie. Myślałem, że będzie mocniejsze. No dobra, jeszcze jedno surfowanie. Ale wydawało mi się, że on ma Handuma. A może później? Może dopiero w wieży radiowej? A może jeszcze tutaj będzie trzeci Pokémon? Nie, Krztuś. No i zawiodłem się, stary, zawiodłem się. Bardzo się zawiodłem. No nic, a raz jeszcze czas tutaj wypłynąć w morze. Surfowania, użyć i takie tam. I on oczywiście pada. Doskonale. Ładnie, Gardos, ładnie. Zespół R, szef, przegrywa walkę. Nie mogłem nic poradzić. Giovanni, proszę, wybacz mi. Giovanni tego nie widział i się o tym nie dowie, więc spokojnie. Nie pozwolę, by to na mnie wpłynęło. Muszę powiadomić pozostałych. Oho. Ty, patrz, gdzie idziesz. Ale brakuje nam jednego hasła, a to hasło może mieć Markrow, który tu się nazywa Mrukruk. Nie, to Mrukruk. O, tak, Mrukruk. Hasło to chwała Giovanniemu. Po angielsku byłoby Hail Giovanni. Więc wiadomo już, gdzie iść musimy, jakie jest hasło. Bo to też ważne. O, już są tam Voltorby. No na Voltorby to może nie będę wysyłał Gyardosa. Może lepiej nie. A tu czegoś nie było przy tym komputerze na przykład? Nie wiem. Jakichś dokumentów? Nie. Tu nic nie ma. Tu nic absolutnie nie mam. Tu mogę szybciej przejść. O, mogę i mogę... Max leczenie. Ej, no to ja chcę podnieść. To trzeba wyrzucić jakieś przedmioty mało potrzebne. Może to wybudzenie. Jakoś tak, to wiecie, wolę kupić sobie potem w przyszłości full heal po prostu. A max leczenie to zrozumiem, że... nie max revive, tylko max potion. Pewnie tak. A, dobra, muszę jeszcze przejść tu i teraz otwieramy. Tylko tak jak mówię, może dajmy... No nie mam nikogo ziemnego. No nie mam okrutnicę. No ja myślę, że Lavos, wiesz, będzie po prostu trenował. Czemużby nie? Jak tam głąb? O, zaraz level up. Bardzo dobrze. Trenuj. Ale póki co czas zrobić sobie przejście. Zamknięte drzwi. Wstukujemy hasło, otwierają się. Ani kroku dalej. Oho. Widzę, że wsparcie nadeszło. Nie pozwolimy szwendać się tu jakiemuś dzieciakowi. To godzi w dumę zespołu R. Może i masz silną drużynę, ale nie dasz rady nam wszystkim naraz. Sorry, baby. Przygotuj się na łomot. Dobry tekst. O, ale pojawia się ją. A jakże, hej, nie bądźcie samolubni. Podzielcie się zabawą. Tak jest. Co? Masz wspólnika? Gdzie twoje poczucie honoru? Jako tymczasowy szef w miejsce Giovanniego pokażę ci, jak głupim pomysłem jest zadzieranie z rokietami. Okej. Mam nadzieję, że ona nie będzie miała Arboka i Gluma. Nie wiem, moja pamięć jest słaba, ale zobaczymy. Arbok jest niezmieniony, no bo Kobra po polsku to... Od tyłu to też Arbok, więc spoko. Jakby wszystko pasuje. Dobra, dawaj.
Arbo check. No, dostał połowę HP, bardzo dobrze. Łypanie, które jeszcze nawet nie działa. Szkoda mi się. No cóż, bywa i tak. Arbok załatwiony. Najmocniejszego jej Pokemona mamy już z głowy. Co tam jeszcze będziesz miała? Tak jest, 32 level. Coraz bliżej ewolucji, to samo lawo, wiesz. Mruk, ruk. Ej, a to nie jest ten, który dał mi hasło? Czy to jeszcze jakiś inny? Kto to wie? Może ma swojego. Nie no, myślę, że swojego, że to nie jest ten, który dał nam hasło. Bo w ogóle skąd oni się wzięli? Przyszli z tamtych schodów, a tam przecież nikogo już nie było. Nie, za bardzo kombinuję. Dziobaniem. Może i ze stabem, ale to jest atak mający 40 mocy. Czego wy się spodziewacie? Nie. Dobrze, Lawozwierz. Pięknie. Quilava to jest jednak piękny Pokémon i mocny Pokémon. No i Smeuntpeund. No mówiłem, że będzie Arbok i Gloom. To było więcej niż pewne. Jeszcze raz krąg ognia. Palimy. Doskonale. Jest skuteczny, Lawozwierz wygrywa. No i cóż, szefowa przegrała. Naprawdę jesteś silny. Wielka szkoda. Szybko wspinałbyś się w rangach zespołu R. Taką mi wróżycie przyszłość. Ta kryjówka jest już spalona. Nie szkodzi. Eksperyment z audycją okazał się sukcesem. To, co stanie się z tym miejscem, nie ma znaczenia. Mamy sporo większe plany. Wkrótce docenisz prawdziwą potęgę zespołu R. Ciesz się wygraną, póki możesz. Hehehe. Okej. Udało się, pokonaliśmy już wszystkich roketów, ale martwię się o młodzieńca, który wyzwał mnie do walki po drodze. Wybacz, Judy. Widziałem, jak dobrze sobie radzisz, więc zostałem z tyłu. Teraz musimy już tylko wyłączyć ten dziwaczny sygnał radiowy. To ta maszyna jest źródłem problemów, ale nie widzę wyłącznika. Nie mamy wyboru. Musimy omdlić wszystkie elektrody. To powinno uniemożliwić maszynie wysyłanie sygnału. Pokemony nie są tu niczemu winne, więc nie cieszy mnie, że musimy to zrobić. Judy, podzielmy zadania. Okej. On bierze prawą, ja biorę lewą stronę. Może być. No i tak, słuchajcie, są tutaj rzeczywiście elektrody, czyli już wyewoluowane Voltorbiki. No i które mają poziom 23, okej. W ogóle Voltorba mogę mieć w teamie, ale nie wiem, czy już robiłem tą wymianę, czy nie. W Olivine City jest wymiana, że oddaje się Krabiego i można dostać Voltorba. I w ten sposób można łatwo zdobyć elektrodę. W sumie, chyba nie robiłem tej wymiany jeszcze. Ale można, zawsze można. Dawaj łupacz głazów, nie powinno tego ubić. Gdzie tam? Skrzeczenie, ponownie. Może spróbujemy złapać, czemu nie? Zawsze to jednak wpis do Pokédexa, co nie? Jednego, można. Więcej to po co? Dawaj, od razu Ultra Ball. Niech się dzieje. Raz i dwa i trzy i... Chciałem powiedzieć mamy. Ale coś nie wyszło. Grom dźwięku. Nie jest to najmocniejsze. Dobre, no jak zmarnuję na ciebie dwa Ultra Ball i cię nie złapię, to będę zasmucony. No come on, Elektrod. Nie chciało mi się bardzo cię obijać. No dawaj. Dziękuję. Dobra, mamy go. Elektrod jest już nasz. Kula. Im więcej zbierze energii, tym szybszy się staje, ale to czyni go też podatnym na eksplozję. No tak, może łatwo wybuchnąć. Co prawda, to prawda. Dobra, jeden załatwiony, lecimy z kolejną dwójką. Te już oczywiście szybko załatwimy, żeby nie łapać niepotrzebnie. One mają dalej ten sam poziom. W ogóle też ona mruga w trakcie walki. To śmieszne. W sumie śmieszne. Dawaj, krąg ognia. Dwa ciosy i leży. Gdyby mieli ataki typu Thunder, to może mieliby jakąś szansę, ale bez tego to średnio. Pchnięcie. No dobra, jakby taki atak, to ja bez problemu przeżyję. Więcej kręgu ognia. Teraz się zastanawiam, czy krąg ognia, czy tak nie miała... Nie była nazwa jednej z części Igrzysk Śmierci? Jezu, nie pamiętam już, ale chyba tak. Krąg ognia nawet pasuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, nie myślmy teraz o innych sprawach, rozwalajmy elektrody. Bo jeszcze jeden. Dawaj, jeszcze jeden krąg ognia, come on. Przywalble mocniej. No ale mówię, no Lawozwierz, czekamy na jego ewolucję, bo tak to póki co, mimo tego, że jest Quilavą, jest mocnym Pokemonem i jest fajny, bo ja uwielbiam postać Quilavy, póki jest w tej właśnie, w tej formie.
To jednak, no wiecie, no, Typhlosion to Typhlosion, no nie ma co do tego wątpliwości. Dobra, super. Wszystkie załatwione, więc możemy już schodzić do Lensa. Ten dziwny sygnał nareszcie ustał. Jezioro powinno wrócić do normy. Jesteś bohaterem. Pozwól, że podziękuję ci w imieniu wszystkich Pokémonów. Ach tak, weź też tą. Znalazłem to w okolicy, ale mi się nie przydam. I otrzymujemy HM06, słuchajcie. To wir. Naucz go Pokémona, by przemierzyć niespokojną wodę. Musisz tylko pamiętać, że żeby używać go poza walką, musisz zdobyć odznakę Mahogany. Judy, droga do tytułu mistrza Pokémon jest długa i wyboista. Czy mimo to chcesz podążać tą ścieżką? Rozumiem, masz rację. Gdybyś miał się poddać, równie dobrze mógłbyś nigdy nie zaczynać. Nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. A to spotkanie oczywiście będzie już na lice. No to jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Niestety jeszcze troszkę. O, proszę, przestępcy też stąd się wynieśli. Ten domek kiedyś będzie zamieszkały, wiecie, wrócą tutaj porządni ludzie, ale no na to jeszcze musimy poczekać. Zanim w ogóle ruszymy w kierunku ostatniego już miasta z Johto, no to czeka nas jeszcze trochę przygód. Jeżeli pamiętacie fabułę gier z drugiej generacji. Ale teraz to w sumie jedyne, na czym chcę się skupić, to na zdobyciu siódmej odznaki. Bo może to nastąpić dzisiaj, o ile nie pogubię się. Bo z tym też może być różnie. Zawsze zapominam, jak tam się idzie. Okej, okay, zobaczymy. Może się uda. Może się uda, może nie. Zobaczymy. Co wy macie tutaj za Pokémonem? I na którym poziomie? Niestety dużo lodowych Pokémonów jest też wodnymi. No, Muszlon jest tego najlepszym przykładem. W ogóle, czy Muszlon jest już lodowy, czy on... On był tylko wodny jeszcze, on nie miał lodowego typu, prawda? Zawsze mi się to myli. Tak, on był wodny. I tak dostał mocno. Co nie zmienia faktu, że tak. No niestety, będą używać nawet wodnych Pokémonów, które... No tak samo Seal zresztą. Dugong jest już lodowy, ale Seal jest tylko wodny. Więc trzeba się mieć na baczności, jeżeli o to chodzi. No ale dobra, najważniejsze, że... Lawozwierz i tak sobie daje radę. Dobra. O, Małżon. Dobra, jedyny plus tego, że on się pojawił, to to, że on jest już lodowy, więc ten cios nie będzie not very effective, tylko normalna skuteczność. Więc może dwa ciosy i wystarczy. On ma mocną obronę, ale specjalna obrona jest u niego średnia. Promień Zorzy. Aurora Beam. Średni pomysł. Tak samo jak ten mój niby na Muszlona, ale to nieważne. W ogóle Muszlon i Małżon. Ciekawe. Niestety używa Protecta. Tak się nie robi, kolego. Tak się nie robi. Dawaj jeszcze raz go. No, na szczęście Protecta drugiego nie mam. Więc jazda. I dużo doświadczenia, no. Za takie wyewoluowane przez kamień wody Pokémony to sporo się dostaję. Dobra, i Muszlon. No nic, może po prostu bijmy Starana. Pewnie go nie załatwię, bo on ma i tak całkiem niezłą obronę. No, chyba nawet lepiej bić ognistymi atakami, jak widzicie, bo ogniste są specjalne. No, nie, to w sumie nie był taki głupi pomysł, żeby użyć tego kręgu ognia. Tylko, no, trafiamy perfekcyjnie, brawo, brawo Lawozwierzu, brawo. Ciekaw jestem, jaka będzie w ogóle nazwa Typhlosiona. No, ale to już wkrótce się dowiemy. Bardzo dobrze. Deskarz Douglas przegrywam. A ja chcę już walczyć z Price'em. Teraz jak to szło? A żebym to pamiętał. Nigdy nie pamiętam tego miejsca. O, i źle poszedłem, na pewno źle poszedłem. Kurczę, jak to się do niego szło? No bo to trzeba... no właśnie, jak trzeba. A nie tutaj? No to... Nie tutaj? Raczej nie. Dobra, jeszcze się okaże, że ja dzisiaj do Price'a nie dojdę. No zobaczymy, co ty masz? Jeden Pokémon i jest to fatalka? A, czyli Jinx. Masakra, Jinx to fatalka. Okej. Myślę, że akurat tutaj Kręg Ognia będzie całkiem niezły, chociaż jak widzicie, oni mają tutaj znacznie wyższe poziomy niż oczywiście zespół R. No ale to nie zmienia faktu, że ognisty cios na... nie wystarczył. No nie wy... O, ale za to poparzenie. O nie, Lovely Kiss. To usypiało nam Pokémona. Ajajaj. Ajajaj, tak się nie robi. Obudź się.
głęboko śpi. No i dwuklap, super, genialna taktyka, Jinx, genialna taktyka. Ale chyba i tak giniesz od poparzenia, dokładnie. Dobra, no nic, no nic, straciłem najważniejszego tutaj w teamie Pokemona, więc... Myślę, że... Trzeba i tak by się cofnąć do centrum Pokemon. W sumie głąb, wiesz co, weź ty oddaj jednak ten przedmiot. A, nie ma miejsca, dobra, to trzymaj. Już chciałem, żeby tylko Lawos, wiesz, ekspił, ale... Nie dane mi to będzie, nie dane. Kurczę, jak tam się szło? Dlatego nie robię, wiecie, speedrunów z Pokemonów, ponieważ speedruny by powodowały, że muszę znać sposób na właśnie szybkie przechodzenie takich sal, a ja często zapominam co, gdzie i jak i to by się dłużyło. Nie ma co. Dobra, idź tam z powrotem i pomyślimy. Pomyślimy, a może jeszcze nawet powalczymy. Dobra, zawalczmy z tą tutaj, może ma coś fajnego w teamie. Patrz na ten slalom! Aha, czyli kolejna na nartach. No dobrze, pokaż te narty. Co tam masz? Clarisse, Mroźwin! A Mroźwin to Dugong. No proszę, tylko że on może mieć mocne wodne ciosy. Więc lepiej Lawozwierzu uważaj. Ale no myślę, że dwa kręgi ognia wystarczające. No zobaczymy, a tak... To się trochę zawiodłem, powiem wam. Myślałem, że będzie to znacznie mocniejsze. Nie no, przyznaję, szacuneczek. Jeszcze raz. No jest lepiej niby, odpoczynę. Naprawdę. Dobra, jak ma resta, to nie będę się tak bawił. To się tak, słuchajcie, nie bawimy. Zmiana Pokemona. Niech wchodzi Volteon. Sam tego chciał. Tylko tyle powiem, sam tego chciał. Więc Volteonku, po prostu działaj. Elektrowstrząs. Zobaczmy, mimo tego, że słaba moc, może będzie wystarczające? Nie. Mroźwin jest jednak dość silny. To nie jest byle kto. Jeszcze jeden elektrowstrząs. Może teraz... Jak użyję... Dobra, już się bałem, że użyję po raz kolejny spanka, ale nie. Na szczęście nie. Dobra, jeszcze jeden. Teraz przynajmniej już leżę. Doskonale. I doświadczenia liczyłem, że będzie więcej, chociaż nie, no to jest doświadczenie podzielone na trzech, więc w sumie nie ma co się dziwić. Głąb już poznaje atak skrzydła, który to był? A, to jest Wing Attack, ej, no to super! Mamy lot z jednej strony. Zdmuchnięcie, to jest Wirewind, tego nie potrzebuję. A ten Wing Attack jest przyjemny, jest dobry. Dobra. Fajnie, że jest wygrana, ale... No a tu się dalej zastanawiam, jak tu się szło, kurczę. Dlaczego ja tego nie pamiętam? To nie było tak, że teraz trzeba w dół? Nie. A ja musiałem chyba na któryś... Coś niby pamiętam, ale nie do końca. To nie tak, czekajcie, to nie tak, że tutaj... Nie tutaj. Masakra, to jest proste. Teraz się stresuję i nie będę miał tego ogarnąć. Muszę zwalić na stres, ewidentnie. Nie wiem jak to ogarnąć. No nie, na nią mogłem iść od razu, to bez sensu. No dobra, czyli... Może... O, z tobą nie walczyłem, kurczę, myślę, że tak. Podłoga tej sali jest śliska, to fajna zabawa, co nie? Ale hej, nie jesteśmy tutaj dla zabawy. No skoro tak powiadasz... Dobra, i ty masz dwa Pokemony. Może Swinub w końcu się trafi? No, dziękuję, potrzebowałem w końcu takiego, wiecie, typowo ludowego Pokemona. Znaczy, on też jest ziemny. Ale no, to nieważne. O, Endura się używam. Czy nie chcesz paść na Hita? Świniuchu, w ogóle Świniuch, genialna nazwa. Absolutnie genialna. No i co, zostanie mu jeden HP oczywiście dzięki wytrwałości. Tak więc... Serio? Ile będziesz używać tego wytrwania? Dobra, liczę, że do trzech razy sztuka. I bardzo dobrze, do trzech razy sztuka. Nie, więcej nie będzie. Tak jest, Świniuch załatwiony. Kto wchodzi? Kolejny Świniuch. Nie dziwi mnie tam. Piloswine, który jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywał, będzie miał na pewno oczywiście tutejszy lider. Ale z nim to jeszcze chwila, zanim się spotkamy. Bo nie wiem, czy przejdę.
Mam wrażenie, że jest jakiś prosty sposób, a ja oczywiście go jak na złość nie widzę. O, super, nie powiodło się, już myślałem, że będzie kolejnym. Wytrwanie. Nie, nie ma tak, nie ma tak. Dobrze, lawo zwierzę, pięknie, pięknie, już wkrótce ewolucja, już tak niewiele brakuje. No dobra, to teraz jak, czekajcie, no tam to w sumie nie ma sensu się... A może jest sens, czekajcie, tu się dostać. Teraz tu. A nie, tu już byłem. To w sumie niewiele mi daje. Mogę przejść tutaj, no nie, no to kieruje mnie tu. Przecież to jest proste, Boże, to jest proste, dlaczego tego nie umiem zrobić? A zaraz. Przecież stąd ja muszę iść w dół. Oczywiście, że tak, dobra. No to było proste, tak czułem teraz, jak teraz spojrzałem, że to jest przecież na wysokości tamtego. No nieważne. Pokémony zaznają w życiu wielu doświadczeń, tak jak my. Ja również swoje w życiu wycierpiałem. Ponieważ jestem od ciebie starszy, pokażę ci, o co mi chodzi. Żyłem z Pokémonami jeszcze zanim pojawiłeś się na świecie. Tanio skóry nie sprzedam. Ja, Price, trener zimy, zademonstruję ci swoją moc. Podoba mi się, że użył tekstu Pudzianowskiego z tą skórą. Dobra. Masz 3 Pokémony i zaczyna od Fłoki. Niedobrze, niedobrze. Fłoka nie za dobra. Może zmieńmy. I mówiąc zmieńmy, dajmy Volteona. Tak jest. Niech sobie wejdzie. Może Volteon wbrew pozorom da radę. Lodowy wiatr? Icewind. A, dobra, Icewind. Mówię, co to za atak? Obniża szybkość niestety. No ale dobra, zobaczmy jak wytrzymałość Fłoki. Fłoka. Śmieszna nazwa. Kolejny lodowy wiatr. Jeszcze jesteśmy wolniejsi niestety. No ale nic złego się nie dzieje, więc spokojnie. Tego to się nie spodziewałem. Dzikwik! No nie, Dzikwika wprowadził. Ajajaj. Dobra, mam podwójny kop. To jest cios super efektywny. Tylko, że on ma też niezłą obronę. Jak walnie czymś ziemnym, to raczej leżę. Zamieć! Ej, ale to jest Blizzard, ej, no to bardzo mocny atak. Bardzo, bardzo, ale przeżyliśmy, co ciekawe, przeżyliśmy. Dawaj, Volteon, nie poddawaj się. To, że walczysz z ziemnym Pokémonem, to nie znaczy, że przegrałeś. Możesz to wygrać. Co zrobi? Kolejny raz zamieć, ale zamieć ma to do siebie, że lubi pudłować. No chyba żartujesz. Volteon tu się stara jak może. No jak może? A tu będą ci rzucać po prostu... belki pod nogi, no weźcie, weźcie. No i co? Wściekły atak, no. Ile razy uderzy? Myślę, że nawet jak uderzy na maksa, to i tak nie da rady. Tak jest, uderzył 3, na czerwono jest, ale żyjemy. No i dobra, Dzikwik leży. Dzikwik? Śmieszne, śmieszne nazwy, śmieszne. Ciebie mamy już z głowy, 537 doświadczenia, głąb to samo. No i teraz wchodzi Fłoka i to jest ta obita czy nowa? A nie. A, bo on może będzie miał też Dugonga jako trzeciego Pokémona, nie pamiętam już, zaraz zobaczymy. Tak czy siak, 32 level właśnie wchodzi. Ten specjalny atak jest naprawdę świetny u niego. I Mroźwin, no niestety jest to Mroźwin, ja boję się nawet, że może być... A nie, bo teraz jak go zmieniłem to już... A nie, no nie zmieniałem go. To on ma obniżoną szybkość, no promień zorzy chyba nas załatwi, raczej na pewno. Jest... No nie, jeszcze się trzymamy. Volteon naprawdę ma wielką, słuchajcie, chęć przeżycia tej walki, no ale... Teraz niestety musiałby go cud uratować. A trafia się paraliż, więc jest taka szansa. No niestety, niestety cudu nie będzie. Trafia, Mroźwinek. No dobra, nic złego się nie stało. Głąb, ty wejdziesz. Normalnie bym nie wystawiał latającego Pokémona na lodowego, ale w tym przypadku mogę... użyć śmiało ataku skrzydła. Tak jest. I dużo doświadczenia wleci. No, 500. Wspaniale. O, a no tak, bo to dwa razy dostaję. Zapomniałem, że tak to wygląda, jak się ma Exprzera w tej generacji. Twoje umiejętności robią wrażenie. Twoja silna wola pozwoli ci pokonać przeszkody, które postawi przed tobą życie. O, miło mi. Chyba dostanę mroźny wiatr, obstawiam. Z tych jego TM-ów. No, ale zobaczymy. No... Wiru mogę używać, tak jest. I dostajemy TM16. I jest to... Lodowy wiatr. A dobra, mroźny, lodowy, no lodowy.
Okej, nieważne. Teraz musimy oczywiście, słuchajcie, wrócić już. Ojej, nie tędy. Ponieważ jak wyjdziemy, powinno się coś wydarzyć. O, na to czekałem. Profesor Elm, Judy, co u ciebie? Dzwonię, bo doszły mnie słuchy, że coś złego dzieje się z radiem. Mówili coś o zespole R. Judy, czy wiesz coś na ten temat? Może zespół R powrócił? Nie, to nie może być prawda. Przepraszam za zamieszaniem, trzymaj się. Oczywiście, że coś złego się dzieje, ale musimy ruszyć do Golden Road, żeby dowiedzieć się co. Natomiast moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jeżeli ten materiał wam się podobał, koniecznie strzelcie lajka, subskrybujcie, a w kolejnym materiale rzucimy się w wir walki przeciwko zespołowi R. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem na razie. Hej!